Dobry wieczór, za nami kolejne minuty, kolejne godziny. Tymczasem atmosfera tutaj w Stadninie Koni w Białce gorąca, ponieważ te zmagania obserwuje publiczność i oczywiście my pokazujemy je Państwu na ekranach TVP3 Lublin. Kamil Krupa, Dorota Homa. No i proszę Państwa, emocji nie brakuje, bo przez te godziny sporo się już wydarzyło, a warto powiedzieć, że w tych pierwszych zawodach po bardzo długiej przerwie aż 45 zawodników rywalizuje o te najwyższe trofea i zdobywa te najwyższe trofea. I jak się okazuje, wcale nie trzeba mieć tutaj zwierzęcia, które jest bardzo pokaźne, wielkie, bo kuce też sobie całkiem dobrze radzą. Panie Lucjanie, pan Lucjan Cichosz, wiceprezes Małopolskiej Hodowli Roślin. No właśnie te konie to kwestia wyćwiczenia i treningu i ciężkiej pracy i zawodnika chyba i konia, żeby osiągać sukces. Oczywiście jest to cały rok ciągła praca z koniem, bo sukces, który odnosi zawodnik, to jest właśnie ten trud. Trud pracy, ciężkiej pracy. Wieńczy się ten rok dla stada koni w Białce i dla zawodników jako udany rok, czego jesteśmy tutaj wszyscy widzami. I od kilku lat ta hala była pusta, natomiast w tym roku kończymy ten 2017 rok z sukcesem dla gospodarstwa, sukcesem dla zawodników również, sukcesem dla nas wszystkich. Panie prezesie, pierwsza umowa podpisana na sprzedaż koni między innymi z delegacją chińską. Były zawody, które odbywały się nie tak dawno na zewnątrz. Są te zawody sylwestrowe, które powracają. Czego życzyć stadninie koni, tutaj stado ogierów, żeby się rozwijało? To na pewno tego trzeba życzyć, ale czego jeszcze? No, życzymy stadninie, sobie również, Państwu, pracownikom, żeby nowy rok 2018 nie był gorszym. Przynajmniej niech się powtórzy ten sukces z 2017 roku. No, i tego życzymy, Panie Prezesie. Będą wyźrebienia, czekamy na młode koniki, które przyjdą na świat. Wszystkiego dobrego. I tego ja Państwu na pewno życzę. Tego życzymy oczywiście stadninie, ale życzymy również wszystkiego najlepszego zawodnikom. Dominika Czyszy razem z nami. Witam Cię serdecznie. Powiedz, jaki był ten sezon i co czeka Cię w przyszłym sezonie? Cóż, dla mnie ten sezon był bardzo udany, ponieważ zostałam wicemistrzynią województwa w otwartym sezonie. Mam nowego konia, którego dopiero nasza praca zaczęła się gdzieś 1 kwietnia. I mam nadzieję, że dobrze się zgramy, ponieważ dopiero zaczynamy, tak jak mówię. Tego Ci życzę oczywiście dalszych sukcesów, życzymy oczywiście wszystkiego dobrego również Państwu stąd, ze Stadniny Koni w Białce. No i żeby tych emocji nie brakowało, także takich sportowych, także podczas takich zawodów rozgrywanych tutaj na terenie województwa lubelskiego, a przede wszystkim w Stadninie Koni w Białce. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, Dorota Homa. Kamil Krupa, dziękujemy.